Chyba mi się przesłyszało. Mam cię! Kopiesz własny grób! Renegaci odbiorą to, co...
Witaj, dziecko. Tak, chodzi o zielonnik. W tej chwili źle wygląda. To większy problem dla pielgrzymów niż dla mnie. Ale ostatnio nie ma ich tu zbyt wielu. Wielkie martwe drzewo nie jest zbyt inspirujące, jeśli przybywasz oddać cześć bogini wichrów i deszczu. Kinaret daje życie, a jej symbolem musi być żywe drzewo. Myślałam o tym. Takie drzewa tak naprawdę nigdy nie umierają, a jedynie zapadają w sen. Gdybyśmy mieli trochę soku z drzewa matki, moglibyśmy przebudzić jego dziecko. Ale nawet jeśli znajdziesz staroblask, nie zdołasz go nakłuć zwykłym metalem. Źle się czuję. Ledwie stoję. Jeżeli chcesz pomóc, musisz najpierw znaleźć coś do cięcia. Musisz zająć się wiedźmokrukami. Podobno stworzyły jakąś broń do składania wił w ofierze. Nazywa się Zgubą Pokrzyw. Sama ruszyłabym na poszukiwania, gdyby te wiedźmy nie przerażały mnie tak bardzo. Twój duch jest silny. Poprowadzą cię wichry Kinaret. Znajduje się w gnieździe wiedźmokruków, zwanym Sierocą Skałą. Ból jest nie do wytrzymania. Już czuję się lepiej. Udało ci się już odebrać Zgubę Pokrzyw tym wrednym wiedźmokrukom? O, naprawdę nie spodziewałam się twojego powrotu. Oczywiście cieszę się, że jednak jesteś. Nie mam ochoty tego dotykać.
Myślisz, że możesz wykonać kolejne kroki? Gaj, sanktuarium Staroblasku znajduje się na wschód stąd. Możesz użyć zguby pokrzyw, by zdobyć trochę soku. Ból jest nie do wytrzymania. Pust! Nie dam ci rady! Musisz się bardziej postarać! Tylko na to! W ten sposób! Poradzę sobie z tobą! Jesteś niczym! Chodzisz cieszyć się widokami i dźwiękami tego pięknego sanktuarium, tak jak ja. Jest wspaniałe, prawda?
to zdumiewające, że pośród wulkanicznej tundry istnieje coś tak pięknego. Jesteś w sanktuarium Staroblasku. To tylko niewielka część piękna zsyłanego przez Kinaret. Wspaniałe miejsce, prawda? Zgadza się. Ale od kiedy pamiętam, nikt nie może się do niej zbliżyć. Jak widzisz, korzenie Staroblasku są tak duże i rozległe, że blokują drogę do pnia. Wierz w to lub nie, ale podobno istnieje broń, przed którą Staroblask uniosłaby korzenie. Bardziej ze strachu niż z szacunku. Pogłoski były prawdziwe. Błagam, nie krzywdź drzewa. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Thank you.
Masz sok staroblasku? Wspaniale. Użyję go, żeby wyleczyć drzewo. Dziękuję ci za pomoc. Chętnie podzielę się z tobą moją wiedzą. Niech łaska Kinaret będzie z tobą.
Opus! Potrzebujesz transportu? Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. Jeśli nie znasz pękniny, zajrzyj do miodosytni czarnych róż. Kilka kufli tam... Zaczekaj! Zanim wpuszczę cię do pękniny, musisz uiścić opłatę miejscową. Za przywilej wejścia do miasta. Czy to ważne? Dobrze, mów cicho. Chcesz, żeby wszyscy cię usłyszeli? Wpuszczę cię, tylko daj mi otworzyć bramę. Brama jest otwarta. Możesz wejść do środka, kiedy tylko zechcesz. Znowu miałam spotkanie z gildią złodziei. Uważaj, Njol. Gildia złodziei ma na karku Maven czarną różę. Na jedno skinienie jej dłoni mogą cię wtrącić do więzienia w pękninie. Albo gorzej. To dlatego tu jestem. Nie mogę ich ignorować, Erinie. Wiem. Po prostu nie chcę twojego odejścia. Jesteś jedyną dobrą rzeczą, jaka przytrafiła się temu miastu od bardzo dawna. Znam cię. Szukasz w pękninie kłopotów. Tak? Cóż, mam dla ciebie wiadomość. Nie ma tu nic do oglądania. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują czarne róże, jest nieznajomy pakujący nos w nieswoje sprawy. Czarne róże mają w kieszeni całą pękninę, a gildia złodziei pilnuje ich pleców, więc lepiej nie mieszaj się w ich interesy. Ja jestem młot. Pilnuję dla nich ulic. Jeśli potrzebujesz zmieszać kogoś z błotem, jestem do usług, ale będzie cię to kosztować. Jedynym sposobem na zdobycie ich była kradzież. Wygląda na to, że wpasujesz się tu lepiej niż myślałem. Więc co chcesz wiedzieć? Czy ja ci wyglądam na kupca? Musisz to zanieść weks z gildii złodziei. Zdobądź ich zaufanie. A znajdziesz ją.
Słyszałem jedynie pogłoskę o chłopcu imieniem Aventus Aretino z Wichrowego Tronu, który próbował skontaktować się z Mrocznym Bractwem. Jeszcze niedawno mieszkał tutaj w Pękninie, w sierocińcu po drugiej stronie miasta, ale chyba nawiał. Nie mogę powiedzieć, że go winię. Cóż, jest Maven, która w zasadzie zarządza wszystkim. Ma wielu wysoko postawionych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ma również powiązania z Mrocznym Bractwem oraz Gildią Złodziei, więc zasadniczo nikt nie może jej tknąć. Pamiętaj, jeśli ona coś powie, lepiej będzie, jeśli zrobisz dokładnie tak, jak mówi. Żartujesz? Mój brat, Elegia, pracuje w ich kryjówce. Kiedyś z nim pracowałem, ale wziąłem robotę u Maven po tym, jak zaczęli cienko prząść. Jeśli chcesz do nich dołączyć, poszukaj Brynjolfa na targowisku. Jestem pewien, że przyda mu się ktoś taki jak ty. Do zobaczenia. Odejdź, jeśli wiesz, co dla ciebie dobre. Naprawdę mam już dość twoich wymówek. Przy pożyczaniu pieniędzy słyszałam twoją obietnicę spłacenia długu w terminie i z podwójnymi odsetkami. Wiem, że tak. Ale skąd miałem pierwszy wiedzieć, raz w mieście? Na ryby pewnie. Następnym razem nie rozpowiadaj swoich planów, a nic się nie stanie. Co? Masz na myśli, że rabunek to twoja sprawka? Dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Słuchaj, Szadr. To ostatnie ostrzeżenie. Zapłać albo... Interesuje mnie wyłącznie złoto. Reszta to twój problem. Ludu Pękniny, usłysz me słowa. Kiesa napchana, ale w życiu to ani godziny uczciwie nie przepracowałeś, co? Kiesa napchana, ale w życiu to ani godziny uczciwie nie przepracowałeś, co? Liczysz na darmowe informacje, nie? Najpierw pomóż mi z interesem, a potem zobaczymy, co mogę dla ciebie zrobić. Poza tym, chyba ci się trochę lekko w kieszeniach zrobiło, co? Kirawo, z pewnością się zgodzimy, że należy tym ludziom uświadomić, jakiego chaosu są źródłem. Gorzej, kiedy przepadnie złota szansa. Wszyscy słyszeli. Mam małą robótkę, ale potrzebuję jeszcze jednej pary rąk. A w mojej branży pomocnym dłoniom dobrze się płaci. Dobrze więc, Stalenie. Opuszczę. Prosta sprawa. Ja narobię rabanu, a ty ukradniesz srebrny pierścień Madesiego ze skrytki w jego kramie. Potem podłożysz go Brand Shea tak, żeby niczego nie zauważył. Pewien jegomość chce, aby na dobre wypadł z interesu. Tyle ci wystarczy wiedzieć. Cały dzień będę na placu, od 8 rano do 8 wieczorem. Przyjdź do mnie, jeżeli czujesz, że to robota dla ciebie. Płacą nam, byśmy pomogli Brandszej zapamiętać, że ma się nie mieszać w cudze sprawy. Jako, że nie jesteśmy Mrocznym Bractwem, nie zabijemy go. Zadbamy tylko, żeby kilka dni przesiedział w pudle. Będę na targu z samego rana. Lepiej też się tam pokaż. Jeśli masz pieniądze, witam serdecznie. W przeciwnym wypadku ruszaj w drogę. Jasne, masz dobę. Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Tędy.
Daj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Nie przegapcie okazji. Kupcie buteleczkę ory... Dobra, młody, chcesz sobie dorobić? Rzadkie świeci derunka. Dobrze, poczekaj, aż narobię zamieszania. Pokaż wtedy, na co cię stać. Mój mąż Berski mnie wykończy. Bardziej przejmuje się pękniną coś niż sobą. Co przykuje waszą uwagę. Musicie to usłyszeć. Musicie to usłyszeć. Daj spokój, Jo, co tym razem? Wątpliwości. To niebanalna okazja i nie chcę, żeby cię ominęła. To samo mówiłeś o esencji ognikowej. I okazało się, że to jedynie starty korzeń Nirnu zmieszany z wodą. To było małe nieporozumienie, ale to jest prawdziwe. Dziewczęta i chłopcy, oto eliksir krwi Falmer. No nic, widzę, że już po godzinach. Wróć jutro, jeżeli chcesz coś kupić. Strata czasu. Kurczę, ty też nie jesteś stąd. Strata czasu. Nigdy nie widziałem Mjol tak wzburzonej. Bardzo wygląda na to, że wybrałem właściwą osobę. No i jesteś. Oto twoja zapłata, zgodnie z obietnicą. Tak się nam ostatnio układało, że aż odetchnąłem z ulgą, kiedy nasz plan wypalił bez szwanku. Moja organizacja miała złą passę, ale tak to już chyba bywa. Nieważne. Robota wykonana i to wykonana porządnie. Co lepsze, jest tego więcej. O ile cię stać, żeby wyciągnąć po to rękę. No dobra, sprawdźmy, ile to warte. Grupa, którą reprezentuję, urzęduje w szczurzych norach pod pękniną, w tawernie zwanej Wyszczerwioną Batą. Staw się w niej w jednym kawałku, a zobaczymy, czy się nadajesz. Zbroję i przeżyj. Każdy za świeże jak powietrze w zimowy poranek. Piękne błyskotki i błyszczące klejnoty. W porządku, Brandtrzej. Opróżnij kieszenie. Wiem, że to masz. Co? O czym ty na niebiosa mówisz? Musisz się chronić. Nie udawaj durnia. Masz kup zbroję od kieszenie, ale już! Mówię ci, ja nic... Zaraz. Co to za pierścień? To nie moje. Zgadza się. To nie twoje. Legendarnego aresztuję cię, Brandtrzej. To szaleństwo. Nic nie ukradłem. Nigdy wcześniej nie widziałem tego pierścienia. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Kup zbroję. Możesz pójść ze mną do warowni, albo zawlokę tam twojego trupa. Wybieraj. Ale ja... No dobrze. Tutaj kupicie... Sprzedacie doskonałej jakości błyskotki. Chcesz przeżyć? Po co ryzykować?